Witamy Was w kolejnym odcinku treningu umiejętności społecznych online. Dzisiaj zapraszamy Was na odcinek związany z umiejętnością dowiadywania się czegoś o innych. Wiemy już, jak prosić o pomoc, jak rozmawiać z nudą, jak radzić sobie z napięciem. Jeżeli już wykorzystaliście wszystkie podrzucone przez nas pomysły, to można byłoby się zastanowić tak naprawdę nad osobami, z którymi mieszkamy. I czy na pewno wiemy o nich wiele? Czy wiemy, jacy są, co lubią? W związku z tym przygotowaliśmy właśnie taką procedurę dowiadywania się czegoś o innych. Żeby zastosować takie pytania, zaczynamy od punktu tego pierwszego, czyli zastanawiamy się nad tym, czego chce się dowiedzieć, czyli co nas nurtuje, co nas jakoś zastanawia. Po co w ogóle my byśmy się chcieli czegokolwiek dowiedzieć o innych? Jakby do czego nam to paliwo może się przydać? Po to, żeby się lepiej poznać, po to, żeby w jakiś lepszy sposób wykorzystywać czas, może poznać jakieś inne fajne zabawy, które być może są wspólne dla nas. Okej, no to mi wystarczy w takim razie. To ja już chciałbym się czegoś dowiedzieć o innych. No to kolejną czynnością, którą powinniśmy zrobić, to jeżeli już obierzemy sobie nasz cel, czyli postanowimy, że chcę się dowiedzieć, nie wiem, co lubi moja mama, w co lubi się bawić mój tata, przypuśćmy. To kolejną czynnością jest, czy to jest odpowiednia pora. Czyli zastanawiamy się, czy to pytanie, które chcemy zadać, ma sens w tym danym czasie. Czyli czy mama nie jest jakoś super zajęta, czy tata nie pracuje w tym momencie, żeby im też jakoś w tym takim dość trudnym czasie nie przeszkadzać. Okej, czyli czekamy na odpowiednią porę z zadaniem pytania, tak? Mhm, tak. I później przygotowaliśmy takie trzy zdania, które w prosty sposób pomogą Wam zacząć takie pytanie. Czyli na przykład, czy mogę zapytać Cię o... I tutaj dopasowujemy dowolną końcówkę zdania. Albo... Ostatnio zastanawiałam się nad... I też można coś... Czy lubisz chodzić do dentysty? Albo co myślisz o chodzeniu do dentysty? I też w taki sposób można zacząć rozmowę, która może naprawdę w jakiś fajny, taki rozwijający sposób się potoczyć. To zadawanie pytań naszym domownikom może być spontaniczne i możemy sobie tak spontanicznie wymyślać pytania i zadawać je na przykład naszym rodzicom albo rodzeństwu, albo babci, albo dziadkowi. Ale też możemy się przygotować do przeprowadzenia takiej procedury wywiadu, czyli możemy sobie wziąć kartkę i zapisać różne pytania, które nam przychodzą do głowy i takie, które byśmy chcieli zadać naszym domownikom. Zapisujemy te wszystkie pytania, czekamy na odpowiedni moment. Na przykład możemy to zrobić po kolacji albo po obiedzie, wtedy kiedy mamy trochę wolnego czasu. I podchodzimy do naszego domownika, pytamy, czy zgadza się na odpowiedzenie na kilkanaście pytań, które przygotowaliśmy. No i jeśli on się zgadza, no to lecimy z pytaniami. Wiecie, to trochę taka zabawa w dziennikarza, która pomoże nam się właśnie dowiedzieć super ciekawych rzeczy, o których być może do tej pory nie mieliśmy okazji w ogóle się dowiedzieć. I w związku z tym przygotowaliśmy kilka pytań takich niecodziennych. Czyli na przykład pierwsze z nich to może być pytanie o moc superbohatera, czyli Marcin, gdybyś miał taką możliwość, że budzisz się pewnego razu z dowolną umiejętnością superbohatera, to jaką umiejętność by to była? Ja wybrałbym moc superbohatera przenoszenie się w czasie. Super. No i w taki sposób przeprowadzamy resztę tego wywiadu. Możemy zapytać o idealny dzień, czyli gdybyśmy mogli mieć dowolność wyboru, no to jak wyglądałby nasz idealny dzień? Albo możemy też spytać o coś kryształowej kuli. No właśnie, gdybyś miał taką kryształową kulę pod ręką i mógł zadać jej jakieś pytanie na dowolny temat, no to jakie pytanie zadałbyś kryształowej kuli? Możemy też zapytać nasze rodzeństwo albo właśnie babcie czy dziadka, bo myślę, że to by było super ciekawe, o ich najcenniejsze wspomnienie. Albo możemy się zastanowić we dwójkę, jak teraz rozmawiamy, jakie mamy trzy wspólne rzeczy, które nas łączą.
To są nasze propozycje pytań albo tematów, o które możemy dopytywać naszych domowników, ale też sami możecie wymyślać te pytania, które Wam przyjdą do głowy i je zadawać. Właśnie, czekamy na Wasze propozycje i liczymy na kreatywność, bo niejednokrotnie na zajęciach okazało się, że macie superowe pomysły i podeślijcie nam. Jak zwykle możecie opowiedzieć nam tą historię związaną z naszą dzisiejszą umiejętnością, czyli z zadawaniem pytań innych za pomocą komiksu na Pikstonie. Czekamy na te komiksy.